dzieci biegną do Jerozolimy. Rozpoczynamy uczestnictwo w jerozolimskim misterium pogrzebu Pana Jezusa. Podchodzimy na szczyt góry Kalwarii, aby rozważać, co tam się dokonało. Na drzewie krzyża zawisło zbawienie świata. Jezus Chrystus, Syn Boży. Katechizm Kościoła katolickiego naucza nas, że to właśnie grzesznicy byli sprawcami i jakby narzędziami wszelkich mąk, które wycierpiał boski Odkupiciel. Wszyscy ludzie są grzeszni, dlatego jak naucza nas Kościół, nie ma, nie było i nie będzie żadnego człowieka, za którego nie cierpiałby Chrystus. Misterium pogrzebu Chrystusa, w którym uczestniczymy, jest odtworzeniem nabożeństwa, jakie odprawia się w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie w Wielki Piątek w godzinach wieczornych. Franciszkanie Kustodii Ziemi Świętej obchodzą co rok od początku XVII wieku pamiątkę zdjęcia Pana Jezusa z krzyża i złożenia do grobu. Misterium nasze ma nieco skróconą formę, aniżeli to, które odprawiane jest w Jerozolimie i składa się z czterech stacji. Stacja pierwsza – skazanie na śmierć Pana Jezusa w pretorium Piłata. Stacja druga – ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa. Stacja trzecia – kamień namaszczenia. I stacja czwarta – grób Chrystusa. Przy każdej stacji czytamy fragment Pisma Świętego, a przy drugiej i trzeciej będzie scena ukazująca wydarzenia zdjęcia Pana Jezusa z krzyża i namaszczenia Jego ciała przed złożeniem w grobie. Misterium pogrzebu Pana Jezusa odprawiane w Jerozolimie należy do bardzo wzruszających ceremonii. Wyrażamy nadzieję, że udział w tutejszym misterium także pozwoli nam przeżyć te wielkie tajemnice naszego zbawienia. Za chwilę do kościoła wejdzie procesja. Na rozpoczęcie misterium w postawie stojącej zaśpiewamy pieśń Rozmyślajmy dziś wierni chrześcijanie. A w tym czasie w Jerozolimie w Bazylice Bożego Grobu śpiewana jest po łacinie Antyfona Oferimus. Ofiarujemy Ci, Ojcze, Twego najdroższego Syna, najwyższego kapłana, pasterza dobrego i bardzo wiernego. On to złożył siebie za nas jako ofiarę i żertwę miłą Tobie. Yeah.
Wspomagaj nas w niesieniu codziennego krzyża, abyśmy krocząc drogami Ewangelii szczęśliwie dotarli do chwały niebieskiej przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Stacja pierwsza odbywa się w miejscu skazania Pana Jezusa na śmierć. Ewangelia, którą usłyszymy, przedstawia wydarzenia u Piłata. Ubiczowanie, ciernie ukoronowanie i naigrawanie się z Pana Jezusa oraz skazanie na śmierć przez ukrzyżowanie. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Natomiast w Jerozolimie, po starożytnej bazylice grobu pańskiego, rozlewa się śpiew gregoriański. Zakonnicy franciszkańscy śpiewają po łacinie antyfonę O Vos Omnes, która w języku polskim brzmi: O wy wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się i zobaczcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza. Przyjrzyjcie się wszyscy ludzie i zobaczcie boleść moją. Krzyżu Chrystusa, Boże, Panie, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Gdzie był Król świata całego, dokonał życia swojego. Krzyżu Chrystusa, Boże pozwalony, na wieczne
czasy, bądźże pozdrowiony. Krew Cię skropiła, która nas z grzechów odmyła. Na Kalwarii, w miejscu śmierci Pana Jezusa, fragment Ewangelii, który usłyszymy, opowiada o ukrzyżowaniu i śmierci Chrystusa. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Żołnierze wyprowadzili Jezusa, aby Go ukrzyżować i przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby być Jego krzyż. Przyprowadzili Jezusa na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Tam dali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając na nie losy, co który miał zabrać. Razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma. W poczet złoczyńców został policzony. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I oddał ducha. Moment śmierci wyraża antyfona Verum Templi, śpiewana w Jerozolimie po łacinie. Zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. Cała ziemia zadrżała. Łotr z krzyża zawołał, mówiąc: Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Skały zaczęły pękać i groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy zmarli, powstało. My natomiast śpiewamy pieśń pasyjną: Jezu Chryste, Panie miły. Jezu Chryste, Panie miły, opłakam utrat cierpliwy, zniosłeś na krzyż ręce swoje, złożenie na kamieniu namaszczenia.
Ewangelia, którą za chwilę usłyszymy, opowiada o namaszczeniu ciała Pana Jezusa przed złożeniem do grobu. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, żeby mógł zabrać ciało Jezusa, a Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy i przyniósł około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc ze względu na żydowski dzień przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Teraz wizualnie zostanie przedstawione namaszczenie ciała, figury Chrystusa, dokonane przez głównego celebransa. Następnie wysłuchamy kazania. Za chwilę nastąpi uroczyste przeniesienie figury Pana Jezusa do grobu. Będzie tam czwarta, ostatnia stacja. W
W czasie procesji w Jerozolimie śpiewana jest antyfona Sepulto Domini. Gdy Pana pogrzebano, na grobie złożono pieczęcie, na drzwi wejściowe do grobu położono kamień. Przybyli żołnierze, aby go pilnować. Najwyżsi kapłani przyszli do Piłata i o to prosili. My natomiast zaśpiewamy wspólnie pieśń pasyjną Dobranoc, głowo święta Jezusa mojego. Dobranoc, głowo święta Jezusa mojego, któraś zostały usunięte, ale skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi.
Lecz tamci rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko jedenastu i wszystkim pozostałym. W Jerozolimie przed wejściem do grobu Jezusa śpiewana jest teraz antyfona Christus Factus Est. Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go i dał mu imię ponad wszelkie imię. My natomiast zaśpiewamy wspólnie pieśń pasyjną: w krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu Thank you.
Powstał grób.